Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku. Z tej strony wasz ulubiony beauty boy Władek, czyli ja. Przychodzę do was z waszą ulubioną serią, czyli że z wiadomościami kosmetycznymi. Domyślam się, a przynajmniej tak mi się wydaje, że niewiele z was aktualnie myśli o kosmetykach, a tym bardziej niewiele z was myśli na temat zakupów kosmetyków w chwili obecnej. Natomiast być może w czasach, kiedy wszystko się polepszy, będziecie mogli wrócić do tego odcinka, żeby zrobić sobie notatki i przejrzeć jeszcze raz, czy coś was zainteresowało w zeszłym, w sensie z nowości kosmetycznych, które wyszły w miesiącu lutym, bo będziemy omawiać dzisiaj te produkty, które pojawiły się na rynku polskim i na rynku zagranicznym właśnie w miesiącu luty. I co wam chciałem jeszcze powiedzieć, nie mówię totalnie o wszystkim, oczywiście część rzeczy pomijam, jeżeli uznajecie, że pominąłem coś ważnego, piszcie to w komentarzach pod spodem, no i też w opisie znajdziecie odnośniki czasowe do wszystkich omawianych podpunktów, także jeżeli was nie interesuje całość odcinka, to możecie zajrzeć tam pod spodem, żeby zajrzeć tylko tam do tych rzeczy, które was interesują. Także tyle ze wstępu, no i przechodzimy wprost do wiadomości kosmetycznych. No i oczywiście jak zawsze przechodzimy do nowości polskich i chyba po raz pierwszy w historii, a przynajmniej po raz pierwszy od wielu odcinków, na pewno od ponad roku, nie będziemy zaczynać od Glam Shopu, dlatego że z Glam Shopu nie pojawiło się absolutnie nic nowego. Jestem w szoku i w sumie nawet mnie to zaskoczyło w pozytywny sposób. Przynajmniej raz Glam Shop przesiedział cicho i nie zajął nam połowy odcinka. W takim razie tak naprawdę ogólnie z nowości polskich jest w tym miesiącu dość mało i przejdziemy przez nie tak po łebkach, dlatego że w większości to są pojedyncze rzeczy lub tylko i wyłącznie jakieś plotki. I od plotki zaczniemy i no właściwie nie od plotki, tylko od ogłoszenia tego, co będzie nadchodziło w marce Tune Cosmetics, a będzie to współpraca z influencerkami. Dziewczyny są znane pod nazwą marka.yt, marka.yty. Szczerze mówiąc, ja totalnie o nich nic nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o opis tego, co pojawiło się w poście Tune Cosmetics, to możemy przeczytać. Czekaliście długo, aby poznać osoby, z którymi powstaje kolejny produkt. Oto z tymi dwoma paniami ze zdjęcia pracujemy od miesięcy bardzo ciężko nad tym, by sprostać waszym oczekiwaniom. Już za niedługo kolejny produkt, tym razem z dziewczynami z marka.yty. Nie możemy się doczekać, to będzie muzyczno-kosmetyczny hit. Napisane było jeszcze w poście, że jest to produkt w wersji, czy w wydaniu, jakiego jeszcze w marce Tune Cosmetics nie było, także zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Z Desi Cosmetics mamy 12-wkładową paletkę w pełni matową w odcieniach brązu i beżu, czyli że taką bardzo, bardzo neutralną paletę, którą będziemy mogli wykonać każdą podstawę takiego neutralnego makijażu, albo na przykład zrobić się makijaż w pełni w matach, albo dołożyć do niej jakieś pigmenty czy błyski, żeby ten makijaż był bardziej wielowymiarowy. W marce Fluff pojawiły się wody żelowe, które tak naprawdę są takim produktem nabliżającym do ciała. Dostępne będą w trzech zapachach. Mio wypuściło nudowe konturówki do ust. Tutaj mamy 5 odcieni, kosztują 12,99 za sztukę. Nazywają się Lip Contour Scriber i są o matowym wykończeniu. Na pewno wam jeszcze o nowości ze stycznia, o której zapomniałem wspomnieć. Jest to nowość z konturowni Beauty. Jest to bronzer w kremie do konturowania, który składa się z dwóch wkładów jaśniejszego i ciemniejszego bronzera kremowego. Kosztuje 159 zł, więc praktycznie jak marka, można powiedzieć, luksusowa, ale z tego co wiem, konturownia cieszy się popularnością w kwestii jakościowej, także być może produkt jest wart swojej ceny. Na pewno mam bardzo takie, moim zdaniem, opakowanie w stylu Patryka Ta, także do mnie jak najbardziej przemawia. Daniel Sobieśniewski pokazał na swoim Instagramie bardzo intensywne, napigmentowane, trwałe kredki w odcieniach brązu, głębokiego fioletu i głębokiego turkusu albo takiej niebieskości, a także kolejna nowość, której też mam wrażenie Daniel Sobieśniewski mógł maczać swoje palce, dlatego że jest to nowość z Kobo Cosmetics, czy tam Kobo Professional, i są to pędzle do makijażu. Pędzle są z łosia syntetycznego, mamy 4 pędzle do twarzy i 6 pędzli do makijażu oczu. Jedyną polską kolekcją w pełnym tego słowa znaczeniu będzie chyba kolekcja dla Biedronki od marki Belle. Mamy tutaj sporo produktów. W kolekcji znajdziemy rewitalizującą bazę pod podkład, bezbarwny, płynny cień do powiek, brązujący pudr do twarzy, bazę pod cień razem z pigmentem, wosk do stylizacji brwi, burgundowo-miedziany płynny eyeliner, płynny róż do policzków i ust, który jest tak naprawdę w sumie tintem, i rozświetlacz w wersji prasowanej.
Jedynym produktem z marek polskich, które dostałem w PR-ze, jest tusz Spa Esse. Oni wypuścili właśnie maskarę o nazwie Eyegasm, która jest, przynajmniej nazwa kojarzy mi się bardzo z Charlotte Tilbury, ewentualnie z Narsem troszeczkę, bo oni też używali podobnych sformułowań. Natomiast jest to maskara, która zapewnia oczywiście wszystko, tak jak każdy producent nam stara się mówić, czyli że wygrubienie, pogrubienie, wydłużenie i podkręcenie rzęs, ale przy okazji jest to maskara z odżywką, czyli że ma być nie tylko oczywiście makijażem, ale też pielęgnacją w jednym. Producent mówi, że znajdziemy w tej maskarze peptyd witaminowy, ekstrakt z pestek karobu, white lash, które mają stymulować wzrost rzęs, polepszać ich strukturę i redukować wypadanie. Szczoteczka w opakowaniu jest silikonowa. Natomiast to nie są wszystkie nowości, jeżeli chodzi o markę PS, dlatego że ekskluzywnie tylko i wyłącznie dostępne na stronie pojawiły się 4 paletki cieni do oczu. Każda z nich składa się z 8 wkładów i są to w różnej intensywności i w różnych tonacjach paletki w odcieniach nude. Czyli że wszystkie są neutralne, raczej brązowo-beżowe, po prostu chłodniejsze lub cieplejsze, jaśniejsze lub ciemniejsze. No i z tego co wiem, jest to edycje limitowane, także jeżeli Was coś takiego interesuje, to wpadajcie na stronę, bo tylko tam są dostępne. U Eveliny Kosmetycznej zauważyłem peeling enzymatyczny do twarzy, taki ananasowy, który do złudzenia przypomina mi ten peeling z Glowish, z którego Huda jest najbardziej dumna. Producent mówi, że ma być to jak gumka ścierająca martwy naskórek. W składzie znajdziemy również dipantenol, poza oczywiście enzymami z ananasów. Jest tam też olejek migdałowy, no i ma pachnieć bardzo intensywnie ananasem. Już jest dostępny na eveline.pl i w drogeriach Hebe. Innym peelingiem będzie z kolei peeling z linii, który jest już peelingiem kwasowym i jest to 20% kwas migdałowy. I to słuchajcie, byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nowości polskie. Jeżeli pominąłem coś ważnego, nie wydaje mi się, ale jeżeli pominąłem coś ważnego, piszcie w komentarzach pod spodem. A teraz na taki bufor, zatarcie nowości polskich z zagranicznymi, opowiem Wam o podkładzie z Max Factora, który jest teoretycznie Polakiem, był Polakiem, ale jest to marka zagraniczna, więc stwierdziłem, że to będzie takie idealne dodania pośrodku między markami zagranicznymi a markami polskimi. No i pojawił się, tak jak mówię, nowy podkład. Jest to Miracle Pure Skin Improving Foundation 24 Hour Hydration. Czyli jest to kosmetyk, które oczywiście ma nie tylko zapewnić nam właściwości makijażowe, ale również pielęgnacyjne. Mamy tam kwas hialuronowy, witaminę C, SPF 30, to jest PA z 3 plusami, no i tak jak nazwa sama mówi, ma zapewniać nam 24-godzinne nawilżenie. Ma poprawiać jędrność i elastyczność skóry w trakcie używania i 89 składników zawartych właśnie w tym kosmetyku mają być składnikami pielęgnacyjnymi. Jeszcze jedna rzecz taka w miarę ciekawa to to, że Hebe ma własne kosmetyki kolorowe. Coś, o czym nie miałem pojęcia, nie mam pojęcia też, czy jest więcej kosmetyków kolorowych w Hebe. Wydaje mi się, że tak, dlatego że w poście było napisane na Instagramie, że Hebe Professional powiększył się o żel do brwi Tinted Brow Fixer. Także wydaje mi się, że tej kolorówki jest trochę więcej. Natomiast właśnie to, co się pojawiło, to Tinted Brow Fixer, czyli że produkt do utrwalania brwi. Dostępny on jest w 4 odcieniach, ale też jest wersja transparentna. No i teraz jeszcze w tej początkowej liście wiadomości zagranicznych postawiłem tak naprawdę naprzód produkty, które mnie najbardziej interesują w dużej mierze. Także mam wrażenie, że ten początek będzie najciekawszy. I takim jednym z kosmetyków, który mnie bardzo ciekawi, który na pewno chcę przetestować, o ile wejdzie do Polski i kiedy wejdzie do Polski, podejrzewam, że bliżej wakacji niestety, ale będzie to nowa wersja podkładu All Hours z YSL. Będzie to reformulacja już istniejącego podkładu. Jeżeli go znacie, to wiecie, że cechuje się raczej dużą trwałością i dużym kryciem. Jestem jego bardzo, bardzo ciekaw. Nie testowałem go w wersji oryginalnej, dlatego ta nowa jakby jest dla mnie dobrym momentem, żeby właśnie z tą formułą się zapoznać. Bardzo mi się podoba nowe odświeżone opakowanie. Ta nakrętka wygląda przepięknie. Jest to podkład w wersji matującej. Ma mieć SPF 39. No i oczywiście ma nadal mieć w sobie poprzednie obietnice producenta na temat trwałości i krycia, ale przy okazji ma być to produkt bardzo, bardzo pielęgnacyjny. Jestem ciekaw, czy pozbyli się oni z tej formuły, dlatego że to ma być wersja taka pielęgnacyjna ciężkich metali, bo z tego co wiem, metale ciężkie znajdowały się w składzie właśnie tego poprzedniego podkładu, no i na pewno był tam też alkohol, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz, natomiast jestem na pewno tego produktu ciekaw i jak tylko się pojawi, będę starał się położyć na nim moje ręce. Kolejne produkty mamy z Charlotte Tilbury. Po pierwsze pojawił się Collagen Super Fusion Facial Oil, czyli że taki olejek do twarzy, który według nazwy ma wpływać na syntezę kolagenu w naszej skórze. Jest bogaty w proteiny, jest bogaty w witaminy, jest bogaty w kolagen właśnie i inne składniki nawilżające. Ma być to produkt taki właśnie bardzo antystarzeniowy, intensywnie nawilżający i rozświetlający. I Charlotte mówi, że ma nam jeszcze poprawiać nastrój w trakcie aplikacji. Ja pamiętam, że taką samą dokładnie obietnicę dawała Gosia Smelcerz z kanału House of Makeup przy jej produktach Paris.
Ja wiem, że ta, w sensie ta obietnica brzmi dość tak zabawnie, że nam kosmetyk ma poprawić nastrój, ale ja uważam, że nawet, bo zazwyczaj to chodzi o zapach tego kosmetyku, ale ja wam powiem szczerze mówiąc, że nawet kosmetyki bezzapachowe, które wiem, że są dobre dla mojej skóry, potrafią faktycznie mi polepszyć ten nastrój, także nie brałbym tej obietnicy aż tak bardzo za żart, bo coś w tym jest, mam wrażenie. Zwłaszcza, że były chyba na ten temat takie badania psychologiczne i chyba faktycznie jest to potwierdzone. Tym kosmetykiem akurat zainteresowany bardzo mocno nie jestem, natomiast to, czym jestem zainteresowany, to nowy rozświetlacz z linii Pillow Talk. Jest w bardzo, bardzo ładnym opakowaniu z takim perłowym wykończeniem na wieczku, więc głównie przez to opakowanie tak naprawdę chcę się w niego zaopatrzyć, bo nowy rozświetlacz jest mi niepotrzebny. Nazywa się on Pillow Talk Multi Glow. Na razie mam tylko takie zdjęcia kogoś, kto już wcześniej położył swoje ręce na tym produkcie, bo informacji na jego temat więcej w internecie jeszcze nie ma. No i jeszcze na walentynki coś, co już oczywiście się pojawiło, chyba jest nadal dostępne. To są szminki takie w sztywcie o bardzo mocno matowym wykończeniu. Limitless Lucky Lips. O ile nie powiedziałem, dostępne są w 4 odcieniach. Od Nataszy Denone mamy dwie nowości. Jedna to taka plotka, dopiero zaczynają się pojawiać w internecie zdjęcia, natomiast to, co jest już dostępne przynajmniej na stronie Nataszy Denone, nie wydaje mi się, że widziałem te produkty jeszcze w Polsce, to 3 nowe produkty, czy 3 nowe kolory produktów do ust. Mamy szminkę, konturówkę do ust i błyszczyk. Wszystkie po 3 w odcieniach Daphne, Calla i Peony. Natomiast ta plotka, o której mówię, to Natasha Denona Pastel Palette, czyli że paletka w wersji mili, czyli że z tych z serii Glam czy Bronze, która będzie właśnie w kolorystyce pastelowej. Jest dość kolorowa, przewaga jest tutaj moim zdaniem turkusów i niebieskości, natomiast inne odcienie też się tutaj znajdują. Na początku wydawało mi się, że jest to mniejsza siostra Circo Loco, która wychodzi aktualnie z Sephora, ponieważ to była limitowana paleta i ona powoli jest już wyprzedawana i znika. Natomiast tak jak zobaczyłem zdjęcia jednej paletki obok drugiej, to uważam, że jednak to są siostry, a nie kopie. Ta paletka pastel jest o wiele jaśniejsza i taka bardziej wiosenna, w odróżnieniu od takich głębszych odcieni z Circo Loco. Także jak wiecie, ja wszystkie paletki z wersji midi staram się zbierać, także i to jestem zainteresowany. Jak tylko się pojawi i jak tylko ją dorwę w moje ręce, możecie się ją spodziewać makijażu na modelce. Chociaż przyznam wam szczerze, że kolorowe makijaże nie są moją mocną stroną i ta kolorystyka trochę mnie przeraża. Trochę nie do końca wiem, co miałbym z nią zrobić, ale wydaje mi się, że kiedy położę na niej właśnie moje ręce i zacznę się nią bawić, to wtedy wymyślę jakiś makijaż ciekawy, który będzie można nią stworzyć. Kolejna paletka, która również mnie bardzo interesuje, w którą chcę się zaopatrzyć, jest z marki Hindasha i nazywa się Monochromance. Jest to paletka w takiej samej wersji jak Beautopsy, które już mam w mojej kolekcji, którą bardzo, bardzo lubię. Składająca się z wkładów gradientowych przechodzących z jednego odcienia w drugi. Tutaj właśnie nawiązując do nazwy Monochromance, są to wkłady w jednej tonacji, które przechodzą po prostu z jaśniejszego do ciemniejszego koloru, tak żeby można było stworzyć nimi jakby makijaż w jednej tonacji właśnie w 100%, po prostu jednym wkładem, lub też łączyć ze sobą odcienie w zależności od tego, jak się nam podoba. Ja czekam, aż ta paletka pojawi się na Cult Beauty, bo na Cult Beauty mamy darmową dostawę i na Cult Beauty czasami są promocje. Niestety ona jest już dostępna co prawda na stronie Hindasha, ale tam mało tego, że kosztuje $70, o ile się nie mylę, to przy okazji trzeba do tego doliczyć $15 za przesyłkę i te $15 trochę mnie bolą. Także poczekam chwilę. Na początku myślałem, że zamówię tą paletkę. Sąsiedzi zaczęli mi stukać, mam nadzieję, że to jakoś mocno nie przeszkadza. Miałem ochotę zamówić tą paletkę natychmiast po tym, jak się pojawiła, ale stwierdziłem, że zaczekam, bo jednak, tak jak mówię, te $15 to jest spora oszczędność. Natomiast poza tą paletką pojawiło się jeszcze parę innych produktów. Pojawił się rozświetlacz, czy kremowy cień, czy płynny cień. Jakkolwiek chcemy tego używać, tak możemy, bo to jest wielozadaniowy produkt. Boy Tears w wersji płynnej, właśnie w takim opakowanku jak korektor, czy błyszczyk z aplikatorkiem. Mamy też dwie szminki do ust i dwie kredki, które możemy wykorzystywać gdziekolwiek na twarzy. Mamy tam przede wszystkim najbardziej ulubiony rodzaj kredek Hindasha, czyli że taką ciepłą, brązową, którą najczęściej używał z Narsa w odcieniu, o ile się nie mylę, Mambo, bo ile filmików jego oglądałem, tak zawsze praktycznie używał tej kredki. To tak ma teraz własną wersję takiej właśnie kredki w swojej marce. Mamy też nowy puder w Estée Lauder, który pochodzi z serii Double Wear, więc po części na początku byłem nim dość mocno zainteresowany, dlatego że ostatni podkład, który sobie kupiłem właśnie z linii Double Wear, jest jednym z moich ulubieńców, więc uznałem, że pewnie
ten puder szedłby w ślady sukcesu tego podkładu. Natomiast ostatnio kupiłem na tyle dużo, w sumie dwa, bardzo, bardzo fajne pudry. Ten z Make Up For Ever, który i dzisiaj mam też na twarzy, jak i ten z Rare Beauty, że na razie zaciskam mój pas, jeżeli chodzi o zakupy pudrowe. Natomiast jeżeli chodzi o ten puder, to on jest dostępny, ciekawe, w dwóch wykończeniach, matowym i delikatnie rozświetlającym, i każde z tych wykończeń jest dostępne w czterech odcieniach, czyli że mamy light, medium i deep, a także po prostu translucent, który będzie przezroczystym odcieniem, i każdy, tak jak mówię, w dwóch wersjach wykończenia, co zazwyczaj jest dość rzadko dla mnie spotykane, żeby ten sam puder miał dwa różne wykończenia, bo tak naprawdę dając im dwa różne wykończenia, to mogłyby być dwa zupełnie inne pudry. No ale oczywiście poza tymi dwoma wykończeniami, o których się tutaj rozwodzę, puder ma zapewniać nam bardzo dużą trwałość, dlatego że jest to jednak linia Double Wear. Kolejnym jeszcze takim ciekawym pudrem jest Terracotta Light Air Powder, czyli Light Powder, który wydawało mi się, że jest bronzerem, dlatego że wygląda przede wszystkim jak bronzer. Natomiast z tego, co widziałem, marka reklamuje ten kosmetyk jako taki puder wykończeniowy, można powiedzieć, albo nawet puder setujący, co mnie bardzo, bardzo dziwi. Ogólnie puder jest dostępny w trzech tonacjach, w dwóch wykończeniach. W tym sensie, że jest jasny, średni i ciemny, w wykończeniach ciepłym i chłodnym. Pudry są dość mocno rozświetlające też dzięki zawartym takim, bo to jest taka mozaika z tego, co możecie pewnie zauważyć. No i puder, tak jak widzimy, ma wykończenie dość mocno rozświetlające. Mamy tam mozaikę rozświetlacza, pudru normalnego, bronzera i różu. No i z tego, co właśnie widziałem na zdjęciach, jest używany jako puder wykończeniowy, a nie jako bronzer, dlatego że modelka, jak widzimy, miała taką twarz rozświetloną i opaloną po całości. No i ja bym na pewno tego nie używał jako pudru wykończeniowego, zwłaszcza że no faktycznie nawet ten jasny kolor dość mocno tą skórę teoretycznie może opalić. Ale myślę, że to zależy oczywiście wszystko od karnacji. Natomiast dla mnie to jest taki typowy bronzer, kolejna reinkarnacja produktu Terracotta z Guerlain. Oni wałkują te rzeczy z tej terrakoty, cały czas odnawiając formuły i dorzucając do tego jakieś inne, nowe wersje. Także nie wiem, ja to sobie też odpuszczam akurat. Inny ciekawy produkt to jest podkład w kompakcie z Lancome z linii Tint Idol Ultra Wear. Tutaj on się nazywa Skin Fit Mesh Cushion z SPF 40, dostępny w 5 odcieniach, natomiast wygląda na to, że to będzie tylko i wyłącznie produkt rzucony na rynek azjatycki. W marce Too Faced pojawiło się parę nowych produktów. Mamy paletkę, która wyszła na walentynki, Major Love, składająca się z 8 cieni, czyli że to jest taka paletka w wersji miniaturowej. Mamy nowe odcienie błyszczyków Lip Injection, czyli że tych błyszczyków powiększających usta. Natomiast te takie ważniejsze nowości, które będą do nas wchodzić, to Born This Way Sunset Stripped, czyli że paletka w wersji Born This Way do oczu, tym razem taka o wiele bardziej opalona, można powiedzieć troszkę ciemniejsza. Pojawiło się tam czerń i pojawiło się parę innych ciekawych błysków. No myślę, że oni chcą iść właśnie w ślady sukcesu paletki Born This Way. Natomiast też w paletce Born This Way chodziło po prostu o to, że to była bardzo, bardzo neutralna paleta w odcieniach skóry, inspirowana ich podkładami. Tutaj jest to nadal bardzo neutralna paleta, ale ona do mnie już swoim zamysłom aż tak bardzo nie przemawia i nie wiem, czy sam fakt tego, że jest pod szyldem Born This Way, coś im tutaj da. Zobaczymy. Pojawiły się też nowe bronzery. Jak dotychczas dostępne były w wersji matowej te Milk Chocolate, czy inne nazwy po prostu tych czekoladek. Teraz mamy Natural Chocolate, czyli że naturalna czekolada. Podejrzewam, że chodzi tutaj o to, że mamy wykończenie bardziej rozświetlające niż typowe matowe. Marka Fenty wypuściła swoje szminki do ust w postaci sztyftu, które są dostępne w 10 odcieniach. Dostępne one są w postaci wkładów, do których oddzielnie trzeba dokupić kasetkę, ale raz posiadając kasetkę, możemy tylko i wyłącznie w niej te wkłady uzupełniać. Kolory to czerwienie i neutralne odcienie właśnie takich beżowych nudów, troszeczkę różowych nudów, tak żeby dla każdej karnacji coś móc zapewnić. Mamy tam witaminy C i E. Mają być ogólnie szminkami, które są wysoce napigmentowanymi i nie wymagającymi dbania o nie, w tym sensie, że mają być takie łatwe w używaniu i w noszeniu. Natomiast na razie z tego, co zauważyłem, są one bardzo takie nietrwałe, bo po prostu masakrycznie się odbijają. One są już dostępne w polskiej Sephorze. Testowałem je na dłoni, rozmawiałem też z osobami, które już je używały i są raczej takimi typowymi kremowymi szminkami, które raczej dość łatwo odbijają się na wszystkim, czego Wasze usta dotkną. Jeszcze taki fun fact, czubek tej szminki został podobno dopasowany idealnie do łuku Kupidyna czy do kształtu ust Riany.
Co jest dla mnie dość zabawnym faktem, a zwłaszcza zabawnym jest to, że oni to reklamują, dlatego że mało kto ma takie usta jak Rihanna, więc fakt tego, że te szminki są dopasowane do jej ust, innym konsumentom tak naprawdę zupełnie nic nie daje. Poza tym, że mogą się jarać, że dotykają czegoś, co jest stworzone, nie wiem, dla ust Rihanny, chociaż mnie takie coś totalnie nie przekonuje, jakby... Wiecie, o co mi chodzi? Co mnie obchodzi, jak wyglądają jej usta, jeżeli ja mam używać tego na sobie? Aczkolwiek no, oni stwierdzili, że jest to fakt, który jest ważny nadmienieniu. Dodatkowo pojawiła się jeszcze czarna wersja tej kasetki właśnie na urodziny Rihanny, bo Rihanna jest rybą, miała urodziny dosłownie przed chwilą, no i z okazji jej urodzin była dostępna czarna kasetka. I jeszcze się pojawił błyszczyk Fenty Beauty Gloss Bomb Hit, czyli ten powiększający usta, w takim bardzo mocno różowym odcieniu, we współpracy z marką Savage, która jest marką również samej Rihanny. To jest taka marka bieliźniana, o ile się nie mylę, marka odzieżowa. Natomiast w Fenty Skin pojawiła się maseczka oczyszczająca, nazywa się Cookies and Clean. No jest to właśnie maseczka zapewniająca nam detoks z glinkami i z węglem. Benefit wypuszcza korektor z linii Boing Bright On Concealer, który jest korektorem nawilżającym, który przy okazji ma w swoich kolorach wbudowany kolor korektor, czyli że korektor kolorowy. Dlatego te korektory, jeżeli będziecie oglądać w sklepach, raczej będą wpadały bardzo mocno w żółte odcienie lub w takie brzoskwiniowe czy różowawe odcienie. Ogólnie widziałam recenzję u jednej z zagranicznych influencerek tego korektora i ona właśnie dość mocno marodziła na to, że te korektory są albo bardzo mocno żółte, albo bardzo mocno różowe. Natomiast o to właśnie w nich chodzi i na tym polega kwestia właśnie wbudowania tego kolorowego korektora w sam produkt. Dzięki temu on pod oczami będzie ładniej neutralizować zasinienia, ale ten kolor żółty lub brzoskwiniowy, jeżeli oczywiście właściwie dobierzecie sobie odcień, nie będzie wcale się wybijać, więc nie bójcie się tego, że one są tak dziwnie kolorowe, bo pod oczami to się będzie ładnie neutralizować. Tym korektorem jestem bardzo mocno zainteresowany i tak naprawdę on jest już dostępny w Sephorze. Ja miałem sobie go zamiar kupić, jak tylko się pojawi, natomiast od jakiegoś czasu jestem na liście PR-owej Benefitu i napisałem do nich wiadomość dosłownie kilka godzin przed tym, jak miałem zamiar go sobie kupować, z pytaniem, czy oni będą wysyłać paczki PR-owe i czy tam się ten korektor znajdzie, no bo stwierdziłem, że z kolei takie są na tej liście PR-owej, może go dostanę, to wtedy sobie bym zaoszczędził, bo jeżeli oglądaliście mój kanał w ostatnim miesiącu, to na kosmetyki wydałem bardzo, bardzo dużo. Powiedzieli, że tak, także dostanę ten korektor, będzie jego na pewno test u mnie na kanale, także na to czekam, na to jestem podekscytowany. Inne nowości, którymi byłem wstępnie podekscytowany, ale stwierdziłem, że odpuszczę, są z Patryka Ta. Patryk Ta, i to jest troszeczkę irytująca rzecz, dlatego że on w zimą na święta wypuścił paletkę z różami. Paletka miała być produktem limitowanym i bardzo dużo osób rzuciło się właśnie na nią z racji na to, że jest to produkt limitowany. Marki czasami tak robią, że mówią, że coś będzie limitowane, zmuszają ludzi poprzez to, żeby wydali swoje pieniądze, mimo, wiecie, niezależnie od tego, czy myśleli o zakupie później czy wcześniej, żeby w każdym razie wydali te swoje pieniądze jak najszybciej. I ja byłem właśnie jedną z tych osób, która stwierdziła, że muszę mieć tą paletkę, skoro to są odcienie różów, które w marce jeszcze nigdy nie istniały. Jest to produkt limitowany, więc trzeba się pośpieszyć. Zakupiłem, mam, no i teraz Patryk Ta, mówiąc, że ta paletka cieszyła się ogromnym sukcesem, wprowadza te wszystkie odcienie do sprzedaży pojedynczej. Gdybym wiedział, że będą w sprzedaży pojedynczej, to bym sobie poczekał, bo ja o wiele bardziej wolę te róże w postaci właśnie pojedynczej. Po prostu wolę produkty w wersji pojedynczej, nie jestem jakimś dużym fanem paletek, więc tutaj jestem trochę poddenerwowany. Wypuścił wszystkie trzy odcienie, które wcześniej już w tej paletce istniały, czyli że She's a Doll, She's Vibrant i She's Baked, ale wypuścił jeszcze jeden odcień She's Blushing. Przez chwilę zastanawiałem się, czy sobie go nie kupić, na razie jest wyprzedany na Cult Beauty. Zastanawiam się, nie wiem, dlatego że na chwilę obecną mam wszystkie odcienie różów z tej serii, bo mam zarówno paletkę, jak i te pojedyncze, więc brakuje mi tylko i wyłącznie tego jednego. Natomiast też zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem zmieszany odcień tych wszystkich różów, które się znajdują tutaj w paletce, no bo te cztery, które są wypuszczone, teoretycznie nawiązują właśnie do tej palety, więc zastanawiam się, czy to nie jest po prostu mieszanka tych wszystkich odcieni. Tak czy siak, nie wiem, czy sobie kupić, czy sobie nie kupić, dlatego że no wtedy bym miał wszystkie odcienie występujące w marce, chociaż jestem trochę poirytowany tym, że no to było takie trochę nieczyste zagranie. Jeszcze w marce Patryka Ta pojawiły się błyszczyki w 5 odcieniach, które mają właściwości powiększające usta. A odcienie, które pojawiły się, to Pouty, Superficial, 2 CCs, Look Natural i Fully Syringe.
I ogólnie dwie z tych nazw są dla mnie trochę zabawne, dlatego że 2cc's i Full Syringe nawiązują do po prostu pojemności strzykawki z wypełniaczem do ust, co właśnie jest nawiązujące do tego, że te błyszczyki mają właściwości powiększające usta. Idziemy dalej do Arm & Decay. Korektorem Quickie, Stay Naked Quickie, jestem bardzo mocno zainteresowany, dlatego że to jest korektor z takiej dużej wersji korektorów, który ma dużą pojemność, zakończony jest jeszcze na swojej zakrętce takim małym pędzelkiem do rozcierania. No i ogólnie, jeżeli chodzi o markę, o linię Stay Naked, to ja ją bardzo, bardzo lubię. Jest to linia, która właśnie cechuje się naturalnością, ale przy okazji bardzo dużą trwałością. Ten podkład z tej serii na mnie się bardzo dobrze sprawdza. Natomiast niestety nie dostaniemy już tej marki w Sephorze. Ona z Sephory wyszła z końcem lutego, także trzeba będzie szukać tego korektora na takich stronach jak Zalando lub Look Fantastic, dlatego że oczywiście z Arm & Decay nadal jest sprzedawany w Polsce. Mam cichą nadzieję, że wejdzie do Douglasa, żeby można było tymi produktami móc po prostu zaopatrywać się też w stacjonarnie i móc dobierać sobie kolory na żywo, bo jednak czasami dobór kolorów, zwłaszcza w wypadku podkładów, gdzie tych odcieni jest chyba 40 albo 50, może być uciążliwe. Tutaj kolorów będzie 12, no i oczywiście będziemy mieli 24-godzinną trwałość kosmetyku. Inny ciekawy korektor to będzie korektor z Tarte, z tej linii C, czyli że morskiej, który nazywa się Power Flex. Ma być to korektor o matowym wykończeniu z 16-godzinną trwałością, ale przy okazji nawilżający, odporny na zbieranie się w liniach. Nawilżać ma swoją drogą do 24 godzin. Także być może po 16 godzinach już zacznie wyglądać beznadziejnie, ale nadal, słuchajcie, spokojnie będzie Was nawilżać. Jest wegański, leciutki, odporny na wodę, odporny na pot. No i tak jak mówię, naturalne, matowe wykończenie ma nam zapewnić. Chiński Nowy Rok omawialiśmy w zeszłym odcinku, także tylko i wyłącznie Wam wrzucę zdjęcia produktów jeszcze, jakie wystąpiły w Narsie właśnie w tej wersji na Chiński Nowy Rok. Natomiast takich nowości z Narsa również w takim czerwonawym opakowaniu, to na razie znalazłem paletkę z różem i bronzerem. Podejrzewam, że najbardziej kultowy to jest odcień różu w tej paletce, jak i najbardziej kultowy odcień bronzera. Oba te produkty są bardzo, bardzo fajne w takiej wersji normalnej, którą testowałem, także ta paletka może być taką fajną opcją złapania tych kosmetyków w tańszym, pojedynczym opakowaniu, takim wiecie, złączonym. Mamy też paletkę cieni do oczu w 12 odcieniach, błyski maty, w większości neutralna, troszeczkę z różowymi odcieniami, no i też będzie się pojawiać maseczka do ust. Marka Tatcha. Mam nadzieję, że marka Tatcha zostanie wprowadzona za jakiś czas do polskich Sephor, dlatego że bardzo, bardzo mocno mnie interesuje, zwłaszcza ich baza do twarzy Silk Canvas, której jeszcze nie miałem okazji testować, ale na chwilę obecną wypuściła nowy filtr przeciwsłoneczny SPF 50, The Silk Sunscreen, czyli że nadal jedziemy z linią jedwabną Hydrating Mineral Shield. Jest to filtr przeciwsłoneczny, który zawiera w sobie niacynamid, kwas hialuronowy, czyli że takie składniki, które mnie osobiście bardzo mocno by interesowały. Ma być to produkt lekki jak powietrze, nawilżający i niebielący. Mam nadzieję, że też dzięki temu dobry podmakijaż, dlatego też między innymi jestem tym kosmetykiem zainteresowany. Natomiast ściąganie go z zagranicy byłoby dość kosztowne, także poczekam jeszcze pewnie długo. Może Wy też, jeżeli czekacie na to, aż ta marka pojawi się w Polsce, ale mam nadzieję, że się pojawi. Nowy produkt z Be Perfect to będzie taka baza rozświetlająca z delikatną ilością krycia, czyli że coś bardzo, bardzo podobnego do podkładu, do tej bazy rozświetlającej z Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Tutaj mamy produkt dostępny w pomce w trzech odcieniach: Bronze Glow, Champagne Glow i Golden Glow. Mamy tutaj witaminy E plus A, olejek z kamilii. No i ma być to baza nie tylko rozświetlająca, ale również podbijająca krycie kosmetyków, które później na to nakładacie, właśnie przez to, że już jakieś tam krycie w sobie sama zawiera. Pojawiła się też nowa paletka z Be Perfect, nie będę na temat jej za dużo się wypowiadać, po prostu wrzucę Wam zdjęcie. To jest paletka tak naprawdę z cieniami i z produktami do twarzy. Natomiast kolejna nowość, która była bardzo ciekawa i którą już tak naprawdę przetestowałem, możecie oglądać ten filmik na kanale, to jest test podkładu z Make Up For Ever. Został on odnowiony, w sensie wersja podkładu Ultra HD została odnowiona tym razem w wersji HD Skin. Tak jak mówię, test jest na kanale, dlatego pozostawiam Wam link pod spodem, żebyście mogli przeskoczyć sobie właśnie do tego odcinka. Natomiast takie różnice, jeżeli chodzi, czy może obietnice producenta, po prostu Wam przybliżę. To ma być to podkład z 24-godzinną trwałością, naturalnym, matowym wykończeniem. No i ma się dopasowywać do skóry w taki sposób, żeby pozostać na niej niewidoczny. Z minusów powiem Wam, że kolorystyka tych podkładów to jest masakra. Gdyby nie ta kolorystyka, to myślę, że ten podkład byłby moim ulubieńcem i pomimo, że ja znalazłem dla siebie kolor i bardzo przyjemnie mi się z niego korzysta, chociaż jest dla mnie za żółty,
to nie stoi u mnie jakoś wysoko na liście z racji właśnie na to, że nie mogę znaleźć kolorów po prostu dla moich klientów. Natomiast pomijając ten produkt, jeszcze w marce pojawiła się gąbeczka, taka na wpół gąbeczkowa, na wpół silikonowa i pędzel do aplikacji tego podkładu. Nabla wypuściła nową paletkę, która nazywa się Read My Mind. Jest to 16-wkładowa paletka, głównie w neutralnej kolorystyce. Mamy tam też troszkę turkusu, no i trochę cieni takich burgundowo-czerwonawych. Marka mówi, że została ona stworzona w taki sposób, żeby można było ją łączyć w czwórki wcześniej już wydzielone w paletce lub łączyć te kolory tak, jak nam się podoba. Wydaje mi się ta obietnica, czy ten punkt również sprzedażowy dość zabawny, bo wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, że mogą kolory łączyć tak jak chcą. Marka nam wcale nie musi tego mówić. Natomiast poza tym paletka wygląda bardzo ładnie, zwłaszcza z zewnątrz moim zdaniem. Z marki Make Up by Mario pojawiły się płynne pomadki do ust. The Ultra Suede Cozy Lip Cream. Oczywiście o wykończeniu matowym, ale przy okazji mają być bardzo komfortowe i wygładzające, jeżeli chodzi o usta. Zapewniają pełne krycie, no i są dostępne, słuchajcie, tylko i wyłącznie w trzech odcieniach. Jestem zaskoczony, że w sumie nowy produkt został wprowadzony w tak małej ilości odcieni. Są to przede wszystkim odcienie właśnie neutralne, od jaśniejszych po ciemniejsze, ale jest ich tylko trzy. Z jednej strony trochę mało, z drugiej strony mi się to nawet podoba, bo w ten sposób nie jesteście przytłoczeni za dużą ilością kolorów do wyboru i możecie bardzo łatwo podjąć decyzję, przekonać się, czy formuła Wam się podoba, a ja się założę, że jeżeli się spodoba, to w przyszłości będą pojawiać się nowe odcienie. Jeśli chodzi o Givenchy, mamy parę nowych produktów. Pojawi się taki błyszczyk marmurkowy, zmieszany w środku w taki widoczny sposób, że widzimy wzorek tego mieszania, który ma być takim nawilżającym produktem. To jest mało ważne. Natomiast to, co jest ciekawe, to ich puder. Czyli puder Prism Libre, ja nie mam pojęcia, jak to przeczytać prawidłowo, dlatego że nie znam francuskiego. W każdym razie taki dość popularny puder czterowkładowy, sypki, który jest kolorowy, który razem się miesza po to, żeby stworzyć taki neutralny odcień do przepudrowania skóry. Podobno swoją drogą bardzo, bardzo dobry puder. Zostaje wypuszczony teraz w wersji prasowanej, dostępny będzie w 6 odcieniach. I powiem Wam, że jeszcze będzie się pojawiać nowa wersja podkładu również z tej serii Prism Libre. Wcześniej była taka nawilżająca, rozświetlająca, bardzo lekko kryjąca wersja, którą chciałem przetestować, ale sobie odpuściłem ostatecznie, bo już wtedy, kiedy miałem się za to zabrać, ten podkład przestał już dawno być nowością. Natomiast nowa wersja znowu jest czymś, co mnie będzie bardzo mocno interesować, dlatego że wypuszczają tą samą pielęgnacyjną wersję tego podkładu, ale tym razem o matowym wykończeniu. Mam nadzieję, że być może z takim kryciem średnim to też by do mnie bardzo mocno przemawiało. Dostępny będzie w 35 odcieniach, na razie jeszcze nie wiadomo kiedy, no ale właśnie będzie pojawiać się taka matowa wersja. Jeśli chodzi o Chanel, to będą się pojawiać kosmetyki z linii Le Beige czy Les Beige. Znowu nie umiem czytać po francusku, także przepraszam, że to tak łamie. Jest to ogólnie kolekcja wiosenna, składa się z rozświetlacza, trochę pielęgnacji. Przepraszam, to jest kolekcja Le Blanc chyba. Troszkę w każdym razie pielęgnacji, produktów do ust, lakiery do paznokci, linery, korektory, no i oczywiście cienie do oczu. Mamy też trochę nowych produktów do ust, ale ogólnie to wszystko jest takie porozrzucane i mało konkretne, jeżeli chodzi o produkty. No i to są wszystko limitowane produkty przeważnie, dlatego też na tym się skupiać za dużo nie będę. Natomiast, słuchajcie, to co mnie trochę znowu zaczyna jak zawsze irytować, to nowe marki pojawiające się na rynku kosmetycznym. Winnie Harlow, która była uczestniczką jednego z sezonów amerykańskiej wersji Top Model, wypuszcza swoją markę pielęgnacyjną. Najprawdopodobniej będzie się składać ta marka, będzie zabierać ta marka kosmetyki do twarzy i do ciała. Totalnie mnie to nie obchodzi. Moi sąsiedzi również na protest tej marki stwierdzili, że czas zacząć wiercić. Pojawiła się też nowa marka od Gwen Stefani, która się nazywa Give, pisana przez X zamiast I. Znowu produktów jest już dość sporo. Mamy kredki do oczu, kredki do brwi w dwóch wersjach, szminki do ust w wersji sztyftu czy w wersji płynnej. Mamy cztery paletki cieni do oczu, takie poczwórne kłody, jak to się nazywa po angielsku. Nie mam pojęcia, czy to będą dobre kosmetyki, jeżeli chodzi o jakość, pewnie będą, bo są współtworzone z marką Sephora, ale znowu jeszcze eyeliner jest z tego, co widzę. Ja Wam powiem szczerze, że nie lubię, kiedy piosenkarki, piosenkarze, czy ogólnie celebryci tworzą swoje marki i Wy o tym wiecie, bo nie wiem, ile tam jest wkładu, ile tam jest takiej faktycznej pasji i zainteresowania tą marką. Marka Selena Gomez się obroniła, co prawda, marka Ariany się obroniła, ale marka na przykład Ariany Grande, która ostatnio się pojawiła, moim zdaniem o niej jest cicho, moim zdaniem nie ma tam niczego takiego za bardzo ciekawego. Była jeszcze kiedyś marka kosmetyczna Madonny, którą się nie
nikt nie interesuje. Nie wiem, czy cokolwiek słyszeliście o marce kosmetycznej Jennifer Lopez, o której mówiłem jakiś czas temu. Moim zdaniem tutaj jest cicho. Jakby te gwiazdy bardzo szybko porzucają te projekty i nikt się tym nie interesuje. Jedyne celebrytki jeszcze, które moim zdaniem dobrze robią te marki kosmetyczne, to Kylie Jenner i Kim Kardashian. W nich faktycznie widać taką pasję prowadzenia tej firmy i oni to, one to robią z dedykacją. Właśnie czekam, aż też marka Kim Kardashian wróci. Na to czekam. Natomiast kolejna marka, na którą nie czekam, to The Outset, marka pielęgnacyjna Scarlett Johansson. Znowu nie ma pojęcia po co, dlaczego. Najchętniej bym tej marki nigdy w życiu nie widział na rynku kosmetycznym. Sorki, takie jest moje zdanie. Jeszcze jedna marka kosmetyczna, która się będzie pojawiać, która już ma w miarę sens, to będzie marka wizażystki Dionne Davy, która tworzy makijaże na... Przepraszam Was, że w ogóle mówię cały czas w trakcie, kiedy oni wiercą. Mam nadzieję, że Wam to mocno nie przeszkadza. W każdym razie jest ona odpowiedzialna za makijaże na planie Euforii. Ogólnie tego serialu w ogóle nie oglądałem, więc tą marką też totalnie nie jestem zainteresowany. Natomiast ta wizażystka... Z jednej strony są takie makijaże, których ja widziałem pewno na Instagramie i dla mnie to nie było nic odkrywczego, ale jednak do mainstreamu wypchnęła z powrotem takie, taką modę na eksperymentowanie z makijażem, na trochę odważniejsze looki, także za to ją jak najbardziej cenię, doceniam. Zobaczymy. Tutaj jestem w miarę, można powiedzieć, otwarty. To jest jedna marka, która ma się pojawiać, która jakkolwiek mnie nie irytuje i na którą, można powiedzieć, w pewnym stopniu czekam, przynajmniej po to, żeby zobaczyć, jak się to wszystko rozwinie. Mamy nowe też produkty dostępne do twarzy, jeżeli chodzi o markę Hermes, jeżeli mówimy, czytamy fonetycznie. Pojawiły się tam dwa produkty. Będzie tam dostępny puder do twarzy i koloryzujący balsam do twarzy. Ten balsam koloryzujący oczywiście ma być bardzo takim pielęgnacyjnym produktem dla każdego typu skóry, raczej o takim lekkim kryciu. Puder oczywiście ma nam to wszystko utrwalić. Puder dostępny w kilku odcieniach, tak samo jak ten balsam koloryzujący. Natomiast moim zdaniem, o ile ten puder jest w takim standardowym opakowaniu dla Hermes, które wygląda dość ładnie, tak ten balsam, który ma kosztować $77, no jest po prostu, wygląda dla mnie tanio. Jest to taka tubeczka, najbardziej prosta, z napisami na opakowaniu. Ja wiem, że ta marka jest luksusowa i też o to chodzi, że te produkty są takie designersko-minimalistyczne, ale dla mnie to po prostu wygląda dość tanio, zwłaszcza jak na cenę $77. W marce Dior pojawia się bardzo dużo różnych nowości, między innymi na przykład szminki, albo raczej wkłady szminek z linii Dior Addict, które będzie można sobie razem skomponować z kasetkami na te szminki. Mamy kolekcję wiosenną właśnie z produktami do ust, matowymi płynnymi pomadkami czy olejkami, z rozświetlaczami, z limitowaną wersją opakowania na podkład w poduszeczce z linii Forever. Mamy nowe cienie takie pięciowkładowe do oczu, mamy nowe lakiery do paznokci, w każdym razie to jest kolekcja letnia. Też mamy dwa nowe produkty z serii Dior Prestige, a mianowicie BB Krem, który ma być z SPF 50, taki właśnie Le Protector UV, czyli że ochronny krem przeciwsłoneczny, krem BB, a także pojawia się taka emulsja nawilżająca. Mamy też produkty z linii Dior Snow, która ogólnie w Polsce, o ile się nie mylę, nie jest dostępna. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to będzie produkt z linii Backstage. Będzie pojawiać się korektor z linii właśnie Backstage w opakowaniu takim odchudzonej wersji opakowania podkładu. No i to jest jedyna marka, w sensie to jest jedyna nowość z Diora właśnie z tych zaprezentowanych, która mnie interesuje. Dostępny będzie w 22 odcieniach, natomiast na razie nic nie wiemy na temat innych obietnic, także na to czekam z dozą ekscytacji i na pewno myślę, tak jak ten podkład z YSL, to jest na takiej mojej liście do przetestowania takiego obowiązkowego. Jeffree Star Cosmetics jest to marka, o której mówię bardzo, bardzo rzadko, ale tutaj akurat nowości są ciekawe, dlatego że to jest pierwszy raz coś w tym stylu w marce właśnie Jeffrey'ego, czyli że pielęgnacja. Pielęgnacja składa się z, o ile się nie mylę, chyba 7 czy 8 produktów. Mamy balsam do makijażu, mamy oczyszczający cleanser, mamy tonik do twarzy, krem nawilżający pod oczy, krem nawilżający do twarzy, mgiełkę rozświetlającą do twarzy i maseczkę do ust, czyli że w sumie produktów jest 7. Opakowania są różowe, takie typowe, można powiedzieć, dla marki Jeffree'ego Stara. Czy jestem tym zainteresowany? Absolutnie nie. Raczej Jeffree'ego totalnie nie wspieram. Natomiast jakby Was to ciekawiło, to pewnie pojawiał się za jakiś czas w Douglasie, bo marka ta dostępna właśnie jest w Polsce w Douglasie. Jeżeli chodzi o Maybelline, to pojawiły się dwa nowe produkty. Mamy szminkę płynną z linii Superstay, która się nazywa Vinyl Ink. Dostępna jest w 10 odcieniach i ma być to szminka o wykończeniu rozświetlającym,
zapewniającym do 16 godzin trwałości. Natomiast kolejny produkt to Perfector 4-in-1 Whipped Matte Makeup, który ma być takim balsamem koloryzującym, który ma zapewniać wygładzenie, zmatowienie, przykrycie niedoskonałości i wyrównanie kolorytu skóry. I ogólnie reklama tego konkretnego produktu nie do końca mi się podoba, dlatego że widziałem taki filmik z Gigi Hadid, bo ogólnie jakby obietnicą tego produktu jest to, że on zapewnia 4 rzeczy naraz, można go zaaplikować i mieć z głowy podkład, korektor i puder jednocześnie, co ogólnie teoretycznie jest fajne. Zakładam też, że ten produkt będzie w dużej mierze na bazie silikonów, bo zazwyczaj one dają ten taki blurowy, matowy efekt, co na przykład na mojej cerze mieszanej zazwyczaj kończy się tym, że w początkowej fazie faktycznie to wygląda ładnie, ale dość szybko zaczyna się na twarzy ślizgać i zbierać i jednak mimo wszystko wyświecać. Także obawiam się, że ten kosmetyk może na mojej cerze się nie sprawdzić. Natomiast ta reklama, która mi się nie podobała, to wiem, że jakby ten produkt obiecuje szybkość, ale z drugiej strony ta reklamka z Gigi Hadid, gdzie ona jest taka znużona tym, że musi się malować, gdzie jej inna wersja przy użyciu tego produktu, makijaż ma skończony już dawno temu i się tam, wiecie, bawi kosmetykami i się z niej troszeczkę wyśmiewa, że jej to tyle czasu zajmuje. Jakby ja w tym widzę takie troszeczkę negowanie tego, że makijaż tyle czasu zajmuje, że to jest coś niefajnego i dla niektórych na pewno tak, dla tych, na którym zależy bardzo mocno na czasie, wiem, że właśnie też chodzi o taką szybkość makijażu, natomiast dla mnie to jest taki rytuał, który mi sprawia dużo przyjemności, także ja na tą reklamę patrzę tak, jakby ona mnie personalnie atakowała w tym, że ja lubię posiedzieć jak najdłużej tak naprawdę przed lustrem, chociaż i tak mi to zawsze zajmuje o wiele szybciej niż bym chciał, no ale może tylko i wyłącznie jestem przewrażliwy na tym punkcie. Sam kosmetyk może być ciekawy, chociaż obawiam się, że może na mnie nie sprawdzić. Zobaczymy, jeżeli się pojawi w Polsce, to pewnie przetestuję. Marka One Size, która też zaczęła się pojawiać w Douglasie ogólnie. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo mocno zaskoczony tym, że ta marka zaczęła się pojawiać w Douglasie, bo to jest marka współtworzona z Sephorą, więc byłem przekonany, że tak jak i Makeup by Mario, tego typu marki będą wręcz zmuszone być wyłącznością tylko i wyłącznie Sephory. Więc fakt, że ona się pojawiła już w polskim Douglasie, bo mamy pudry, o ile się nie mylę, i parę innych produktów. Czekam na korektory. Bardzo mocno chcę przetestować korektor z tej marki. W każdym razie jestem zdziwiony, natomiast jeżeli chodzi o tą markę, to pojawia się taki produkt jak Turn Up The Base, który jest Beauty Balm, Beauty Blur Balm, czyli że taki krem BB, można powiedzieć, udoskonalający skórę o bardzo mocnych właściwościach wygładzających przede wszystkim. Ma być nawilżający, ma być bez oleju, no i ma 18 odcieni. Kylie Jenner wypuściła bardzo nieekscytujący produkt, dlatego że jest to produkt, który wygląda jak takie déjà vu, coś, co już w tej marce na pewno istnieje, a przynajmniej mi się wydawało, że istnieje, chociaż z drugiej strony jest to marka, która jakby buduje się od nowa od kilku miesięcy. No i jest to Lip Shine Lacquer, czyli że taki bardzo mocno błyszczący po prostu lakier czy błyszczyk z kryciem do ust. Parę jeszcze takich produktów na szybko to nowe maski do ust z Laneige czy ich filtr przeciwsłoneczny. Natomiast to, co mnie najbardziej zainteresowało, to nowości z The Ordinary i to są nowości do włosów. Ogólnie ja takie serum czy wcierkę, czy jakkolwiek chcę to nazwać, z marki The Ordinary już mam w swojej kolekcji i czasami sobie tam używam. Natomiast to, co mnie ciekawi i co bardzo chętnie przetestuję, to szampon do włosów, ale również produkt, który jednocześnie służy jako produkt orzeczający do ciała, no i odżywka do włosów. Marka Made by Mitchell wypuściła kredkę do oczu w 4 odcieniach, w odcieniu nude, ciepłego brązu, takiego bardzo ciemnego czekoladowego brązu i w odcieniu czerni. Nazywa się All Smudge No Budge, czyli że ma na początku zapewnić nam bardzo łatwe rozcieranie, ale po zastygnięciu ma się trzymać bardzo, bardzo mocno miejsce oczywiście, na które ją nałożyliśmy. Z marki Christian Louboutin pojawia się podkład w kompakcie. To totalnie mnie nie interesuje, przy okazji opakowanie moim zdaniem wygląda ekstremalnie tandetnie, ta marka do mnie w ogóle nie przemawia, także absolutnie nie brakuje mi tego, że jest niedostępna na polskim rynku kosmetycznym. Kultowy puder z Laure Mercier, czyli że Translucent Loose Setting Powder, zostaje wypuszczony w nowym odcieniu z delikatnymi różowymi pigmentami, czyli że ma być to produkt z taką możliwością color correctingu i rozświetlenia skóry, czy rozjaśnienia skóry, na przykład pod oczami. Jeżeli chodzi
chodzi o markę Herborian, to pojawia się nowy BB krem Super BB, który jest dostępny w 5 odcieniach. Ogólnie ten produkt już przetestowałem u siebie na kanale, także jeżeli jesteście go ciekawi, to zachęcam, żeby zajrzeć do poprzedniego odcinka. Ogólnie jest to kosmetyk o bardzo, bardzo, bardzo mocnym kryciu, właściwie pełnym, jak na BB krem, totalnie tego się nie spodziewałem. Od Milk Cosmetics mamy nową maskarę, która się nazywa Rise. Ma być to maskara przede wszystkim podkręcająca i wydłużająca. W 93% jest naturalna, jest oczywiście wegańska. Ma być idealna dla wszystkich typów rzęs, prostych, podkręconych, cienkich, grubych. No i zawiera też składniki pielęgnacyjne. Jeżeli chodzi o Pat McGrath, to najprawdopodobniej będziemy mieli albo drugą turę produktów z Bridgerton, albo po prostu ta kolekcja produktów z Bridgerton jest rozszerzona o dwa kolejne kosmetyki, czyli że o dwa odcienie szminki do ust i dwa odcienie konturówki do ust. Jeżeli nie kojarzycie, to właśnie z miesiąc albo dwa miesiące temu Pat McGrath wypuściła taką kolekcję w kolaboracji z serialem z Netflixa, który właśnie się nazywa Bridgerton, która jest teoretycznie dość popularną kolekcją. No i teraz mamy małe rozszerzenie. Natomiast ostatni produkt, o którym wam dzisiaj powiem, to marka, która jest niedostępna w Polsce, czyli że Glossier. Mam bardzo nadzieję, że zaczną wysyłać do Polski, bo na razie mam od nich tylko i wyłącznie jeden produkt, czyli że Cloud Paint, taki róż w kremie. Bardzo mam ochotę przetestować więcej ich produktów. Tutaj się pojawia kosmetyk, który się nazywa After Balm. Jest to nawilżający krem, który ma być kremem takim odżywczym, tworzącym barierę na skórze i zapewniającym regenerację. Akurat ta marka interesuje mnie tak naprawdę w kontekście najbardziej makijażowym, ale pielęgnacja też może być ciekawym produktem do przetestowania. Bardzo mam nadzieję, że zaczną wysyłać ją do Polski. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich odcinków oglądać więcej. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!